STS Sanok TV. Myślę, że Krakowie nam się postawiła, ale wydaje mi się, że my jako zespół po prostu więcej dać się wyścigności. Czyli w limitie 2-2. No nie możemy zdać wyścigności. Bo nie mieliśmy praktycznie cały mecz, żeby wyrównać i głupio stawiliśmy te bramki i punkty tak naprawdę, bo można było coś wyrównać. Ciężko mi jest powiedzieć, czemu tak jest. Myślę, że jako taką motywacji nam nie brakuje przed meczem. Każdy jest motywowany na tyle, że wie, że wychodzi tam, żeby wystawić serce na meczu. Może i tak jest, że tracimy dużo bramek zaraz na początku meczu. Wiadomo też, to przeciwnicy też wychodzą mocno skoncentrowani, też chcą jak najbardziej wygrać mecz. I myślę, że to idzie poprawić, ale na pewno nie powiedziałbym, że to jest kwestia złego przygotowania do meczu. Myślę, że jesteśmy dobrze nastawieni przed meczem, a że później się tak dzieje, to już nie jest. Szkoda przede wszystkim, szkoda tego, że doszliśmy na to 2-2 i wypuściliśmy. Myślę, że może nikt by nie powiedział przy bramce na 2-2, że się skończy 5-2 dla Krakowi i myślę, że to jest nasza wina, właśnie indywidualne błędy. No ale cóż, to taki jest sport i miejmy nadzieję, że w przyszłości takich meczów będzie coraz mniej. Jeżeli będziemy walczyć o ten remis, to że jeżeli już dojdziemy do tego remisu, to tego nie wypuścimy, tak jak to było dzisiaj. Wydaje mi się, że nie ma znaczenia, że kto wychodzi, czy to obcokrajowiec, czy Polak, wie co mamy robić, zna system gry nasz. Więc myślę, że na tyle są tutaj dobrze zawodnicy, że po prostu wiedzą co mają zrobić, wychodzą, dając siebie wszystko i to tak nie widać do końca. Wiadomo, są niektórzy zawodnicy, którzy tutaj są od strzelania bramek, od ciągnięcia gry, są zawodnicy, którzy są młodsi i mają walczyć, ale myślę, że nie widać takiej różnicy pomiędzy nami, żeby była taka rozbieżność, że dzisiaj jak nie było na przykład obcokrajowców, no to że widać tę różnicę, tylko po prostu każdy, kto zastępuje ich, wchodzi i robi dobrą robotę. Myślę, że to nie ma znaczenia, z kim gramy najbliższy mecz, tylko podchodzimy do tego, do każdego meczu tak samo, żeby dać z siebie wszystko. Chcemy wygrywać każde mecze, nie tylko z tymi słabszymi potencjalnie drużynami. Także myślę, że nie ma co patrzeć na to, czy słabsza drużyna, czy lepsza. Po prostu wychodzić, robić swoje i wiadomo, każde punkty są potrzebne i więcej ich zbieramy, tym lepiej. Nie, ja tak nie myślę o tym. Zawsze to powtarzam, że chciałbym się czuć dobrze po meczu. Ja się tak do końca nie rozliczam z bramek, tylko z tego, jak się czułem. Jeżeli wiem, że nie wygrałem na 100% swoich możliwości, no to nie jestem do końca zadowolony. A bramki to wiadomo, inna kwestia, ale no, to jest zasługa całej drużyny, nie tylko. Nie myślę. STS Sanok TV.